Tak, bo teraz pochodnia jest mi najbardziej potrzebna. Użyć te pochodnie. Wyrzuciłem ten śpiwór. No i co, już wygląda na to, że przyjdzie mi tu skisnąć w tym miejscu. Z powodu wycieńczenia. Nie wiem. Dużo waży. To wyrzućmy. Nie wiem, czy to nam już cokolwiek pomoże. Ubrań raczej nie będziemy zrzucać. Wyrzućmy ten grzyba. Wyrzućmy ten złom. Pogrzejemy tu się jeszcze trochę. Przynajmniej nie wie. Tak, tak, tak. W tym momencie zniszczyła nas gra, a nie my sami. Zostawiając na nas pułapkę. Ciekawe, kiedy jesteśmy wykończeni, nie chce nam się pić, ani nie chce nam się jeść. No cóż. Moglibyśmy spróbować dostać się z powrotem do jaskini. Co pewnie się nie uda. No ale cóż. Już coraz bardziej siadamy. Tak, tutaj mechanika gry, gdzie męczymy się poprzez samo siedzenie. Jest naprawdę dziwna. Można by odejść z hukiem i rzucić ten karnister w ognisko, no ale... Och, to będzie długi odcinek. Dobra, chodźmy. Kurde, spodziewałem się bardzo ciekawej, fajnej rozgrywki, a tutaj, kurde, robi się smutno.
Krycha 6 dni. Czy to już 7 dzień nawet? Już nawet nie wiem. 7 dni i 2 godziny. Co to jest? Co to? Butelki z wodą? Raczej nie teraz. Chodźmy do jaskini. Widzę, że całkiem długo się jeszcze trzymam, czyli prawdopodobnie wystarczyło, żebym wyrzucił trochę rzeczy i poszedłbym dalej. No ale cóż. Nie marnujmy sobie nim głowy. Jaskinia. Patyczki tu z góry. Dobra, zrobiliśmy kółeczko. Nie. Znaleźliśmy tylko kawałek drewna. Aha. Kolejna jaskinia bez wyjścia. Czy to wyjście? No. Poszukajmy, może coś ten ziomuś ma. I dobra. No niestety, okazuje się, że teren po tej stronie tam jest nie do... nie do życia. Dobra. Ja, że w tym momencie oglądałem to pewnie z masochiści, albo jak jesteś sadyści. Ale mimo wszystko się nie poddajemy, idziemy do przodu. Dajesz krycha, jesteśmy na statkach sił, ale może uda się gdzieś wydostać. Czy to kable? Zobaczymy. Aha, straciłem pochodnie. No, zajączek. Chodźmy tędy. Wróćmy się rzeką. Nie rozumiem po części mechaniki tej gry. No i niestety. Gra nas załatwiła. Już tak powiem. Na ciepło, na zimno. Na zimno nas załatwiła. Daliśmy się po prostu ponieść. Posiadając łom, nie byliśmy w stanie przebić się przez drzwi. Niestety. No dobrze, no ile? Przeżyliśmy 7 dni. Odkryliśmy 18 lokacji jakimś cudem. 11% świata odkryliśmy. Byliśmy 101 godzin obudzeni, 73 przespaliśmy. 129 godzin.
wewnątrz budynków, 46 poza budynkami. I to nas zabiło. Spaliśmy sporo kalorii. Tyle kalorii dziennie. Przebyliśmy 22,5 km. Dokładnie rzecz biorąc, udało nam się zabić chyba jednego wilka tylko. No cóż. Spróbujemy następnym razem. Spróbujemy w tym samym miejscu. Tym razem wybierzemy faceta. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w rozgrywce. Różnicy być nie powinno, ale... Zobaczymy. Sprawdzimy to. Jeżeli będzie, to będzie naprawdę... Naprawdę się zawiodę. No cóż. Ale no to taka gra. Taka gra. Ciekawe, jest naprawdę ciekawe. Jest to naprawdę... Ciekawy, jak będzie wyglądała wersja Story Mode. Naprawdę, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Na razie Sandbox wypadł dobrze. Naprawdę mi się podobał. Ma kilka takich mankamentów, że jak powiem technicznych. Po prostu to, że nasza postać męczy się niemożebnie. Możliwe, że to po prostu dlatego, że za bardzo ją przeciążałem. No i te drzwi. To był największy po prostu... Największa pułapka, jaką w życiu widziałem. Jeszcze w żadnej grze czegoś takiego nie przeżyłem. No dobra. No cóż mogę powiedzieć? No spodziewajcie się następnego odcinka, gdzie zagramy inną postacią. I zacznijmy od tego samego miejsca, bo już znam tą mapę mniej więcej, więc wiem czego szukać. Spróbujemy wszystko oblecieć pierwszego dnia, żeby znaleźć jak najwięcej materiałów. No i nie wiem, pójdziemy w drugą stronę. Pójdziemy jakoś inaczej. No cóż, a jak na razie, jeżeli się wam podobało, możecie lajkować. O subskrypcję nawet nie pytam. No to cóż. Może następny odcinek zagram z siostrą. Może lepiej to wypadnie, nie wiem. Będzie więcej tematów do obgadania. No ale cóż, zobaczymy się w następnym odcinku. Widzimy się. Pa, pa!